Siemanko, z tej strony Esteban, to jest kolejny filmik na tym kanale i ten odcinek zaczynamy grubym giveawayem dla Was, bo do wygrania macie Uspika Print Stream w stanie Wellworn wartego ponad 280 zł, a jeśli chcecie go wygrać, wystarczy, że wbijecie w pierwszy link w opisie, widzowie, wpiszecie tutaj swojego maila oraz doładujecie z kodem Esteban minimalnie złotówkę. I naprawdę myślę, że się opłaca, bo złotówka możecie wpłacić każdą metodą płatności. Pamiętajcie, że wy możecie wpłacić skinem, możecie wpłacić SMS-em złotówkę. I możecie wygrać przepięknego USP-a, jako że poprzednim konkursem był Deagle, dzisiaj jest USPik, żeby taki fajny zestawik zrobić. A może w kolejnym będzie M4, więc zobaczymy. Pamiętajcie, pierwszy link w opisie, wbijajcie, bo jeszcze jedno info dla Was. Osoby, które po tym filmie w ciągu 24 godzin zgłoszą, jakby wezmą udział w konkursie, między nimi losuję konkurs na skina za 50 zł z tego odcinka, więc jeśli chcecie wygrać 5 dyszek w tym odcinku, wystarczy, że wbijecie w pierwszy link w opisie, wejdziecie do konkursu za minimum złotówkę. Oczywiście im więcej wpłacisz, tym większą masz szansę, ale ja już nie przedłużam. No i zacznijmy otwierać skrzyneczki. No myślę, że dobry deal, napiszcie w komentarzu. A my mamy dzisiaj 1358 zł. No i zobaczymy, co uda się dzisiaj tutaj zgarnąć. Mam nadzieję, że coś fajnego. Wakacje 25% profit. Bardzo dawno tej skrzynki nie otwierałem, więc otwórzmy sobie 4 za 163 zł. No i no łącznie mamy 100%, tak jak liczymy wszystkie skrzynki. Ale trafiamy dwa dobre itemy i mamy 179 zł. No średnie stany, ale profit to profit. Profit to profit, więc to się najbardziej liczy. Ale otwórzmy dalej. No i tutaj na przykład nie mamy nic, więc tutaj jest lipa. Ale dajmy jeszcze jedną szansę tej skrzyneczce i zobaczymy, co tutaj poleci. Łapę w górę oczywiście zostawcie dla zasięgu, subika, dzwonem, jak jeszcze tego nie robicie. Mamy 25 koła wbite. Coś pięknego, widzowie, lecimy po 3 dyszki. 24 zł tutaj tylko, więc no dobra. No dobra, tutaj troszkę zabrało, ale mamy 1000 zł, więc otwórzmy sobie. A tym razem 30% profit, skrzyneczkę letnią i weźmy sobie 4, to już jest 270 zł. Ale tutaj mamy itemki naprawdę z górnej półki i trafiamy 3 itemy. Ojojoj, 624 ziko. Minimal wear, field tested i battle scared Asimov. Piękny profit, otwórzmy sobie jeszcze 4. No i zobaczmy, co tym razem. Może jeszcze lepiej? Oj, na pewno nie lepiej, ale ta MK nie jest tania, bo ta MK warta jest 400. To jest w ogóle najdroższy itemek w tej skrzyni. Pięknie, kolejny profit, no dobra. To otwórzmy jeszcze 4. No i zobaczmy, co tym razem. Tym razem tylko kałaszek, więc tutaj jest niestety lekka strata. Ale tak jak mówię, tragedii nie ma, bo jesteśmy na naprawdę fajnym proficie. Te tanie itemki sobie możemy wrzucić na razy 10, nawet na fast modzik, na takie rękawiczki i to niestety nie siedzi. Już myślałem, że doleci. Dobra. A spróbujmy na razy 10. Nie. Kurde, dwa razy strona lewa. No i w tym momencie mamy 860. No jesteśmy w plecach, byłem na fajnym proficie. Dobra, zróbmy na fast moda. Cyk. Lewa strona. Proszę. Siedzi. Nie. Mój Boże, bardzo daleko było. Musi w końcu siąść. Proszę. No nie. Hamuj. Nie. No i prawa tym razem. No i powiem Wam tak. Dzisiaj upgrade totalnie nie oddaje, widzowie. Aż muszę się napić. Trzeba tutaj coś zrobić z tym, bo nie jest zbyt dobrze. No dobra, to musi być. Na razy dwa. Lewa strona, proszę, fast mode, proszę. Dobra, mamy na szczęście M4 w Satraku Faktoryniu za 711 ziko. No i dobra. Okej, spróbujmy jeszcze raz. Ale dajmy tym razem. Dobra, też lewo, proszę, fast mode. Siedzi, hamuj. Let's go. Siedzi kolejny upgrade'ik. Z 400 już zrobiliśmy 930. I fast mode'ik, lubię to. Dobra, mamy jeszcze 250 zł akurat. Jest taka skrzyneczka za prawie tą cenę, czyli 240, skrzyneczka Tygrysa, otwieramy ją. No i może akurat coś niesamowitego wyleci. No, oczywiście najgorszy skin. AUG warty 21 ziko, więc dobra, go sobie ulepszymy na razy 10 na fast modziku i dajmy sobie lewą stronę. I akurat to nie siadło.
No i mamy 9 zł i Gucika Lore. Dobra, pamiętajcie, że cały czas trwa event. Dopiero się w sumie rozpoczął. 15 dni jeszcze zostało. Chociaż w sumie nie dopiero się rozpoczął, bo już 15 dni, a trwało chyba 40. A zdrapiemy sobie tutaj zdrapeczki. Cyk. I dzisiaj zaryzykujemy. Dzisiaj zaryzykujemy, weźmiemy sobie tą kostkę na razy 5 i zobaczymy, czy się uda. Dobra, tyle wystarczy. Weźmy sobie te tańsze itemki od razu na razy 10, bo tutaj nic ciekawego nie ma. Cyk. Fast modzik i uwaga. Siedzi. Uwaga, siedzi. Szkoda. Szkoda, że teraz siadło, bo na 10% siada wupa za 6 dych, a my zaraz będziemy robić razy 5 wupkę. Więc spróbujmy jeszcze raz na razy 10, tym razem na lewą stronę dać. Jo, myślałem, że to wejdzie. Dobra. No i tak jak mówiłem, ostatni upgrade w tym odcinku. Pamiętajcie, że jeśli chcecie wygrać USP-a wartego 270 zł, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie i wbijajcie pierścień w opisie. Poza złotóweczkę, myślę, że naprawdę warto. Zróbmy sobie Digla Blaze'a na 20%. I dajmy na pewno nie fast mode. Na pewno nie fast mode. Bo, no nie, no widzowie, nie ma co dawać fast moda. Dajmy po prostu stronę lewą, upgrade'ujmy. Chyba za szybko, chociaż nie wierzę, jak było blisko. No cóż, niestety się nie udało, ale pamiętajcie, jak chcecie wygrać, like, subskrypcja, komentarz, wbijacie pierścień w opisie. I przypominam, dla osób, które wpłacą w ciągu 24 godzin, spośród nich losowany jest skinek za 5 dych, więc dodatkowe konkurs, łapa, subik, no i na razie.